Jak dobrze rozpoczął sezon rankingowy w League of Legends? Pytanie pojawia się bardzo często pod wszelkiego rodzaju artykułami, blogami czy chociażby komentarzami, a społeczność wciąż szuka odpowiedzi na to pytanie. No i dzisiaj postaram się w ramach tego materiału na to odpowiedzieć, rozkładając to troszeczkę na czynniki pierwsze, czyli porady, które na pewno Ci pomogą. Zapraszam do materiału. Rada pierwsza nie graj rankedów od razu na samym początku sezonu. Brzmi kontrowersyjnie, nieprawdaż? Jednakże już wytłumaczę ci o co konkretnie chodzi. Za każdym razem, kiedy sezon rankingowy się rozpoczyna, istnieje pewnego rodzaju trend, że wszyscy gracze wracają i grają na swoich mainach albo smurfach, żeby wbić z powrotem swoją dywizję. Bardzo często wtedy spotyka się boosterów, osoby z troszeczkę wyższej rangi, które pomagają swoim znajomym i tak dalej, i tak dalej. Więc pod pewnym względem Dając sobie chwilową przerwę z tydzień, dwa, może i nawet i trzy, omijamy ten cały proces, bo ludzie rozgrywają swoje placementy, już znajdują się w konkretnych dywizjach, a my możemy wtedy sobie na spokojnie ze swoim progiem rankingowym, przynajmniej mieć większe szanse na to, rozpocząć swoje pierwsze gry. Dodam, że sezon rankingowy nie trwa tydzień, dwa, czy nawet i dwa miesiące, tylko jest rozłożony na cały rok względem dwóch splitów, więc w ten sposób zawsze znajdziemy na to czas i spokojnie podejdziemy do gry, przez co będziemy mieli większą motywację. Rada druga, skup się na poznawaniu nowości. Za każdym razem, co roku Riot Games funduje graczom takie nowości, które należy utrwalić w stosunku do nowych synchronizacji przedmiotów, nowych bohaterów, jak i ich wykonywanych combo, czy teraz w tym roku jest to totalna nowa zmiana mapy, nowe obiektywy i wiele więcej. Więc w okresie presezonu, czy nawet w międzyczasie, kiedy nie grasz swoich rankedów, Oglądaj materiały YouTube'owe, które wyjaśniają działanie wszelkich przedmiotów. Oglądaj gameplaye, które potrafią pokazać Ci, jak działa postać w określonych momentach. Albo nawet jeżeli nie chcesz czytać ani oglądać, to wejdź sobie na narzędzie treningowe albo pograj normale, by coś utrwalić. W ten sposób wszystko posiadasz tutaj i jesteś doinformowany i wiesz, co działa, a co nie. W ten sposób wykorzystasz bardziej potencjał swojej postaci i będziesz bardziej przygotowany do gier rankingowych, bo jeżeli wykorzystasz postać w 100%, a nie w okolicach 50, no to chyba świadczy o tym, że zrobisz 80 000 damage'a, a nie na przykład 50. Dlatego takim podejściem na pewno będziesz bardziej przygotowany do rozgrywanych gier i będziesz mógł częściej dominować przeciwnika. Rada trzecia, regularnie obserwuj bieżące trendy. Jak zapewne wiecie, League of Legends jest rozgrywką aktualizowaną co 2, może i 3 tygodnie przez cały rok, 23 albo 24 razy w roku. I wraz z tym wiąże się mnóstwo synchronizacji, bieżących trendów, nowości i wiele więcej. I tą radę można też podzielić na dwa podpunkty. Z jednej strony trendy mogą dotyczyć nowych postaci, nowych kombinacji na postaciach i to możecie je wykorzystywać, albo nowych trendów na konkretnie waszym champion poolu. Czyli jeżeli gracie Garenem i nagle powstała meta pod Full Lethality, możecie grać Full Lethality. Z kolei jak powstała meta na Garena pod split pushera no to możecie grać split pushera. Chodzi o to, żeby jak najbardziej być zaktualizowanym z wszelkiego rodzaju nowościami, by je wykorzystywać. Bo jeżeli coś się jest pustoszenie, a drugi build nie do końca, no to chyba lepiej wykorzystać ten, który robi to największe oro i posiada największy stosunek zwycięstw. Dlatego, jeżeli posiadacie takie możliwości, możecie sobie oczywiście na to pozwolić, to wykorzystujcie tą kartę, bo dzięki temu jesteście najsilniejsi w aktualnym momencie. Rada czwarta jest pewnego rodzaju klasykiem, bez którego by mnie nie było. Unikaj toksyczności. Za każdym razem, kiedy nie używasz czatu w stosunku do gry, tylko do pisania obelg, komu wiadomo, co robiłeś z matką i tym podobne, jest to bez sensu. Ludzie się demotywują, ludzie nie są sobą. Zamiast skupiać się stricte na grze, skupiają się na tym, jak po prostu ci napisać jeszcze większą obelgę, co doprowadza do szału dezorientacji i nawet i czasami do poddania gry bez powodu. Po co to wszystko? Lepiej ignoruj to, co do ciebie piszą, bo jeżeli nie odpowiadasz na ich obelgi, to oni myślą, że ciebie to nie obchodzi. Na intującego jasuło to też działa, jeżeli odpowiednio się dogadacie. Dlatego spróbujcie chociaż, a na pewno możecie się pozytywnie przy tym przekonać. Rada numer 5: Kraj DuoQ. Tylko pamiętajcie, że nie należy traktować swojego duo partnera jako boosting. Niech będzie to osoba, na której będziecie mogli polegać, niech będzie fundamentalną cegiełką waszej drużyny. Ale przypominam, nie traktujcie jej jako boostera. Niech to będzie też osoba, z którą się świetnie komunikujecie, bo podejmowanie słusznych decyzji, jakich wspólnych inicjacji, czy nawet i wybierania postaci pod wzajemne kombosy jest naprawdę mile widziane. Dlatego jeżeli nie macie duo partnera, może być to nawet osoba, z którą się świetnie Wam grało ostatnie rozgrywki, więc zaproście ją do gry, bo z taką osobą jest zdecydowanie łatwiej. No i ostatnia porada, z którą Was już tutaj pozostawiam, to oczywiście pozostawienie subskrypcji oraz lajkacza na naszym kanale Alsen Gaming, aby nie przegapić kolejnych materiałów poradnikowych. Dziękuję serdecznie za oglądanie i życzę miłego dnia. Do zobaczenia!